Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Wiedźmina. Nie będę długo zajmował wam czasu. Kontynuujemy dalszą drogę zadania. O, takiego potwora to ja się tu nie spodziewałem. Zbieramy wszystko, więc dobra, lecimy dalej. Tam jeszcze jest jakaś ukryta komnata? Pewnie tak. Znając Wieśka, to sobie zbadamy tą komnatę jeszcze. Tam wiem, że mieliśmy beczkę, zaraz się po nią wrócimy, ale... O, właśnie. Jakieś takie gifciki sobie tutaj pozbieramy. O, srebro. Tutaj nam się beczka jeszcze świeciła. Dużo tutaj... Tu coś jeszcze jest. Jakaś ruda. Tutaj jeszcze jakiś trup leży. Dobra, dobra. Lecimy dalej za ptakiem. To ma mi ptak ciekawego do powiedzenia. Albo pokazania. Wiedźmin. Pani Vivien? Liczyłaś na to, że zginę? Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Więc jednak nie jesteś Bruksą. Czym? Podejrzewałem, że możesz być wampirem. Zgadzały się pewne szczegóły, ale jednak pomyliłem się. Zresztą nieważne. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Co ma się dokonać? Przecież jesteś Wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Wiedźmini polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Po co zgadywać, jeśli sama możesz mi to powiedzieć? Skoro nikt ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci... Trochę się zdziwiłem. Więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie to uczynię. A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? Na czaple. Zachowam dyskrecję. Przysięgam na czaple. Dworujesz ze mnie. Bo zbytnio się asekurujesz. Jeżeli chcesz mojej pomocy, to musisz mi zaufać. Nie zdradzę twojego sekretu. O ile nie uznam, że należy kogoś wtajemniczyć. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka. Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła:
Chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. I tak się stało. Ale w lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty, a gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. Rodzice opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły. Co stało się później? Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni. Ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie. Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Właściwie, idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana, bo myślę, że właśnie to mi grozi. Maść, której używasz, to bardzo silny, magiczny środek. Stosowanie go przez długi czas i w dużych ilościach może być niebezpieczne dla osoby nie mającej magicznego immunitetu. Czułam to. Dlatego wiedziałam, że w końcu będę musiała z tego zrezygnować i pożegnać się na zawsze z ludzką formą. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Pewnie. Niczego nie gwarantuję. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. Możemy spróbować przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone. Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda? Jedyna całkowicie bezpieczna dla ciebie. Czyli jest inna. Jest i inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Jak to? Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. 7 lat. Cóż, rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. A ty chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. Rozumiem. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę. Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Wracajmy. Ale czy ty... A... Prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz na moment.
Cześć Fox, siemanko, nie patrz się. Oj, dobra, zakryła się. Możesz kontrolować swoją postać. Co tam, panie Fox, jak się masz? Nie, ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Ciekawe. Chodźmy. Jak się masz, panie Fox, co tam u ciebie słychać? Oż ty, no właśnie. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co ich jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Na razie tak. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę. Ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro mi. Myślę, że z czasem Vivienne pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co to ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju. A teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Czy może teraz, skoro dogadałeś się z Vivienne za moimi plecami, nie widzisz już takiej potrzeby? Zazdrośnik. Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivienne i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. No ja jeszcze chwilę na pewno też pogram, ale już niedługo. Ostatnie zadanie, dokończymy to zadanie i pewnie będziemy kończyć. Rozumiem. Dzięki. Jak tam u korona u was? U nas już 18 przypadków bodajże. Zaczynamy wchodzić do gry. Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? 21 już. Wow. No to szybko idzie. 1000. Kurde, nieźle. Kiedy zbójecka Hanza południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak. No w Krakowie też już jest jeden przypadek. Od wczoraj. Aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstw. Palmerin i to w sumie parę kilometrów ode mnie, jakby nie było. Podejrzewam w Żeromskim, a to jest niedaleko ode mnie. Dosłownie kilka kilometrów. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Właśnie, zastanawiałem się nad tym ostatnio, że będę miał takie śluzy powietrzne, taką dekontaminacją przez, jak macie takie, wiesz, w takich laboratoriach, nie? A będę na miasto wychodził w takim skafandrze. Witajcie, cni rycerze, i panie, i panowie. Przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemi. A ja z łopatą. Nie uszanuję. Kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie... No, dokładnie. Jakby tak miało być, to z komputerem przede wszystkim. Co siedzą jak na grzędzie? Mi powiedziano dzisiaj w pracy, że zastanawiają się nad tym, żebym przez 2 tygodnie zdalnie z domu pracował. A komu jeno smutek przypadnie do... Więc będzie ciekawie, jeżeli taką decyzję podejmą. Nie, no dobra. Dobrze,
Kurde. Ale jak honorowo w ogóle. Kurde, sam zostałem. Jak to? A, dwóch na jednego to wiecie, banda łysego jest. Dobra, jest kółkę, można pić to. Dobra, jeden na jednego. Tego to chyba zabiłem. Tak pięknego boju od lat nie widział świat. No, streamki codziennie by były. Ale nie wiem, czy tak by to wyglądało rzeczywiście. Na pewno byłoby inaczej. Jak kto w życiu jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał. Jeszcze nie byłem na Discordzie, R. Żebym streamy przez 2 tygodnie robił. Raczej wątpię, żeby to tak wyglądało. Musiałbym pracować, na pewno. A zgodzić się na hosta. Heroes of the Storm, dokładnie. Dobra, będę z tym Mountainem walczył w końcu, czy nie? Dziwna gra? Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Dziękuję. Obejdzie się. Dokładnie. Będziemy grali około 18 w czwartek, jak coś. Taki jest plan. To Chat jest wprawny w boju. Fachowiec pełnokrwisty. Już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny. To Gregoire z Gorgony. Laureat z roku dawny. A z tym to będzie hardcore trochę. Życzę szczęścia obu zawodnikom. Nie wiem, czy to był dobry pomysł brać tą. No właśnie, to jest to, że. Jest strasznie wolny. Dobra reklama, nie? Halo, halo, po co ten cios dodatkowy? Yeah, mamy to. Ale ma miecza, nie? Mam łopatę. Idę kopać grządkę po tym walce. Właśnie koda bym jeszcze spróbował ogarnąć, nie ukrywając. Też się zastanawiałem nad tym, żeby zobaczyć, ale dzisiaj wszyscy w to grają pewnie. Skoro jest za darmo, to trzeba by nie zagrać, nie? Dlatego na
muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż im pomacha. Luz bluz. Kto by spodziewał, że uda się to wygrać? Witaj, pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Pewnie, ale coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś z nim knujesz za moimi plecami? Nie nazwałbym tego knuciem. Dostałem od niego zlecenie. Ale meritum sprawy dotyczy ciebie, nie jego. Nie zapraszałem go tutaj. Właściwie to sam się dziwię, czemu tu przyszedł. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie to tak. Czyli zrobisz, czego zapragnę, rycerzu. Dobrze więc. Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I raz na zawsze dasz mi spokój. Zrozumiałeś? A. Ale twój problem, ja chciałem, bo wiedźmin... Wyjdź! Ale już! Kurde, mogłem dać, że ma dobre intencje. To, żebym skiepścił trochę. Zapewniałeś, że mogę ci zaufać. Jesteś zupełnie pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. I ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rycerzy. I to z niego chciałabym skorzystać. Musimy poszukać ptasiego jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilgi. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany, ale mówiłem ci, jakie będzie miał skutki. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz, co stanie się z pisklęciem? Będziemy musieli rozbić jajko. A czego się spodziewałaś? Nie każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Sama to mówiłaś. A spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. I wylądowaliśmy w strefie Friendzone. Kurde, szkoda mi trochę tego zioma.
Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. To jest pęknięte. Nada się? Tak, myślę, że tak. Co mam robić? Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. 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 Ale się trzęsie. Geralt, patrz, patrz. Bogowie, będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki Wiedźminie. Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Chyba tak coś niezbyt. Mówisz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Dobrze, powiem mu. Bywaj. Mamy tu podkę? Jest podka. To krzaki ci przeszkodziły? Co ty podka robisz w tych krzakach? Nie chciałem wiedzieć. No. Nie wiem, czy znasz taką bajkę jak Davis Buckethead. Ten ich śmiech jest ponadczasowy. Kurde mola. Jak mnie prowadzi? Tu. Trochę dziwnie mnie tutaj. Bardzo dziwnie mnie prowadzi. Płotka, kurde mola, co? Trochę wody i zgubiłaś... Ja pierdziu. Ja chcę minąć w końcu to. Dobra, zjedźmy z płotki, bo płotka widzę ma... mocne problemy. Geralt, co z Vivien? No. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze?
Vivienne wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała. Jest całkowicie wolna. I myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej. Ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. O, to jest taka bolączka, nie? Każdej. Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. O. O. I straciłem przyjaciela. Dobra, ale przynajmniej mamy zrobione duże zadanie. Duże zadanie mamy zrobione, więc cóż mogę więcej powiedzieć. Dziękuję, że oglądaliście i zapraszam serdecznie na następny film. Opcja subskrypcji, odnośnik do filmu, a poniżej wszystkie linki związane z kanałem. Będę wdzięczny, jeżeli zostawicie w ogóle też jakiś komentarz odnośnie całego tego filmu. Dzięki wielkie, że oglądaliście i co? Do następnego filmu w takim razie. Niebawem będziemy kontynuować dalsze poczynania Geralta z Rivii. Pa, pa.